Siemanko, witam Was na kanale Family Graj, kolejny raz w nowej grze Builder Simulator. Bawimy się dalej dzisiaj w kontrakty. Te piękne trele, które być może mikrofon wyłapuje i słyszycie, to są ptaki śpiewające mi za oknem. Musiałem sobie otworzyć okno, bo do południa było paskudnie, ale równo w samo południe, punkt 12, wszystkie chmury gdzieś zniknęły i od tej pory świeci u mnie słońce. I jest strasznie ciepło, także dodatkowo umilać nam będą dzisiejsze minuty przy grze śpiewy ptaków. Zaczynamy. Lecimy dalej z kontraktem. Mamy kontrakt numer 5, problem z pieniędzmi. Rozmiar działki 16x16, amerykańskie przedmieścia, pomaluj wszystkie ściany i sufity. O, to jest coś nowego, tego w samouczku też nie było, także spoko. Firma bohatera musiała w końcu spełnić swój obywatelski obowiązek i zapłacić zaległe podatki. Niestety, po uiszczeniu wszystkich opłat na koncie gracza zostało niewiele środków. W tym samym czasie Bill znalazł kolejnego klienta. Zlecenie nie jest duże, bohater będzie musiał odmalować ściany. Bohater, czyli ja, będzie musiał odmalować ściany w małym pomieszczeniu gospodarczym. Musimy brać każdą robotę, także rozpoczynamy. Builder, prowadząc cię przez kontrakty, zabiera wszystkie twoje nagrody. O tym już wiemy. Przepraszam, najmocniej was przepraszam, nie wyjąłem sobie łyżki z kubka z kawą i żeby wam nie dzwonić, już naprawiam swój błąd i już tej łyżki tam nie ma. Nie widziałem, że system podatkowy może być tak bezlitosny. Zabrali prawie wszystkie nasze pieniądze. O nie, gdyby mogli, pewnie zabraliby też moje kable. A tak przy okazji było naprawdę drogie, więc lepiej traktuj mnie dobrze. Tak czy inaczej mamy robotę do wykonania. Nasz klient musi przebalować ściany. Myślałem, że to będzie łatwe zadanie, ale tak trzeba będzie wziąć kilka łatwych zleceń, żeby odzyskać trochę pieniędzy. Okej, mamy tysiaka tylko. W ogóle tutaj jest tryb fotograficzny, który chciałem wam teraz pokazać. Fajny jest, nie? Spacja, zrób zdjęcie, tabulator, ukryj interfejs. Zmień pozę. Co to znaczy? Ja mogę jakoś pozu... A, tego gagatka można złapać na zdjęciu. Zablokuj kamerę. To nie. Czyli co? Przykładowo, ja mogę się teraz przesuwać w tym trybie również. Zmienić... A tu ja stoję! Mogę swoją pozę tu, zobaczcie. Kurczę, fajnie się ma, no. Mamy jakieś zdjęcie, dobra. Ja teraz już się tym nie bawimy. O, odblokowałem osiągnięcie paparazzi. Dobra, robimy zadanka. Q. Pomaluj wszystkie ściany wewnętrzne i sufity przy użyciu wałka do malowania. Dobra, mam wałek. A skąd wziąć farbę? Tu mogę sobie postawić tacę. Pomaluj wszystkie ściany i sufity. Właśnie, a to jest wewnątrz, zewnątrz? Nie wiadomo, nie? Chyba wewnątrz chodzi. A na jaki kolor mam to pomalować? Patrzcie, tu mi mierzy. O, fajnie. Okej, farby. Nie ma podanego koloru. Sample, to są próbki. Cegły jakieś, farby, materiały, płytki. O, fajnie. Dobra, tu mamy. Obierzemy zwykłą gładką, nie? Kolor. Na biało pomalujemy, bo sobie tam klient później... sam zrobi, jak będzie chciał. Zaznacz obszar. Nie, weź. Zaznacz obszar. Zaznacz całą ścianę. No dobra, zaznacz całą ścianę. To takie oszukanie wtedy trochę, nie? Zdecydowanie szybciej niż w House Flipperze to idzie. Fajnie, że jest taca, a nie wiecie. Tylko ten. Tylko wiaderko z farbą. Nabierzemy materiał. I co, ja za to nic nie płacę, za tą farbę? Tak trochę szkoda, że nic nie płacę. Znaczy normalnie, w normalnym życiu to ja bym przeszczęśliwy, ale no to jest gra, nie? I symulator, jakby nie patrzeć. Także myślałem, że... Nabierz materiał już? Myślałem, że tu będzie też
płacić trzeba. A tu nie. No i dobra, tu mam wszystko pomalowane. Podłogi nie miało być. Ściany wewnętrzne i sufity przy użyciu wałka do... Jest napisane jak byk wewnętrzny, a ja się zastanawiałem, gdzie malować, nie? Czy ja to mogę zabrać ze sobą? Zabrałem, dobra. Cyk. Dawaj. Takie bardzo proste jest to malowanko. Bardzo uproszczone, o, może tak. Patrzcie, no raz, dwa i będzie po robocie, nie? Nie, no nie wierzę. To jest akurat dla mnie zbyt proste po prostu, za bardzo uproszczone. Ale no w sumie to ma być bardziej budowanie niż dekorowanie, meblowanie, nie wiem, malowanie, więc załóżmy, że ok, akceptuję to. Dobra, tu mam wszystko pomalowane. Gdzie jeszcze? Mam ten, jakieś pomieszczonko. Tu jakieś graffiti. Tutaj coś jeszcze jest. Czemu tędy nie wejdzie? Nie może kucać. Nie da się wchodzić przez okno. Dlaczego? Dobra, dawaj wałeczek, myk. O, tu większe pomieszczenie. W sumie jakby to trzeba było też tak długo robić, jak na przykład w House Flipperze, to z kolei mogłoby nas zanudzić bardzo szybko, prawda? Tu jest taka bardziej to malowanie, to jest taka formalność. Wydaje mi się, że no może nie do maksimum sprowadzona, uproszczona, bo można było to jeszcze bardziej uprościć. I wydaje mi się, że szukali takiego wypośrodkowania tutaj w tej dziedzinie akurat, powiedzmy, remontów czy tam budowlanki. Gdzie jest moja paca? Tu jest moja paca. Znaczy taca, nie paca. Pacą to se mogę muchę pacnąć. Dobra, odblokowałeś osiągnięcie I'm pretty good at it. I'm pretty good i ja już good. Nie gadajcie, że ja tam tylko po pół sufitu będę miał pomalowane. Tu mam niepomalowane. Czemu tak dziwnie? Tu tak światło pada, czy? Też niepomalowane, dziwne. Nie pomalowałem tego. Może i nie pomalowałem, wychodzi na to. O, udało się. Po robocie budynek został odmalowany. Klient obiecał nawet, że da nam małą premię. Lepiej, żeby tak było, bo jesteśmy prawie spłukani. Mówił, że jest zadowolony z efektu końcowego. Super. No i dobra, pierwsze zadanko szybko. Odblokowane osiągnięcie. I'm like the painter guy. Guide the memes? Coś takiego. Spoczko. Spoczko, spoczko, mała foczko. To mamy ogarnięte. Lecimy z kolejnym kontraktem. Szóstym, a jest ich 9, jak dobrze pamiętam. 4-6. Niewłaściwe położenie. 16 na 16 metrów. Wyspy tropikalne. Wstaw podłogę w całym budynku. To też coś nowego. Klient zatrudnił inną ekipę budowlaną, która postawiła cały dom. Jednak po wejściu do środka okazało się, że wykończenie jest złe. Podłoga jest zła. Szyny są złe. Wszystko jest złe. Klasyk, nie? Zerwał całą podłogę i chce ją postawić na nowo. Bohater i Bill zostają wynajęci, by dokonać potrzebnych poprawek zgodnie z dostarczonym planem. Czy wspomniałem, że ta robota na wyspie... Ale super. Kurczę. Cały czas jest, że bohater, czyli ja i Bill, zostają wynajęci. A powiedzcie mi, co robi Bill na tej robocie? Co on tam robi? Pod mostem nie ma ukrytych narzędzi. Okej, idziemy zobaczyć, co jest pod mostem. Idziemy na bankowo, idziemy pod ten most. Cześć kolego, dobrze się czujesz? Bo ja czuję się świetnie. Dlaczego mamy nową pracę? A dlaczego? Mamy nową pracę.
To nowa szansa, aby udowodnić, że jesteśmy najlepsi w tej branży. Nasz nowy klient naprawdę potrzebuje naszej pomocy. Jego dom jest doskonale zbudowany z zewnątrz, ale od środka... A kto to tak panu... Spetolił? Nasz klient zerwał całą podłogę i chce ją przerobić. Czy wspomniałem już, że to zadanie jest na tropikalnej wyspie? Ale super, wspominałeś już. Tu leży paleta, ale nie Wiesław. Gdzie jest most? Fajnie tu jest. Gryl, ognisko. Ja sobie zrobię tutaj foteczkę. Siup. O nie, ja muszę tam się tą kamerą tak daleko teraz targać do mojego ziomka. Nie pozwoli mi tam przejść. Bo skały? Czy o co chodzi? O, zrobiłem zdjęcie. Nie chciałem tam. No dawaj, dawaj, dawaj. O, mogę tu zoomować, dobra. Tu jest nasz majster. Fajnie stoi z wkrętarą. Dobre jest. I cyk. To nie jest spoko? Dobra, koniec tego fotografowania. Trzeba się brać do roboty. Gdzie jest most? O, nie mogę wejść do wody. Muszę znaleźć ten most, bo tam to było bardzo sugestywne, żeby właśnie pod ten most iść. Oni mówili, że tam nic nie ma, czyli że tam najprawdopodobniej nic nie ma, ale ja muszę iść i się przekonać, że tam naprawdę nic nie ma. Po prostu robota nie zając, nie ucieknie. Zum, zum. Tu też, nie? Tu jakiś szałas, namiot, coś. Kurczę, jest most, ale tam się zejść nie da. Czy da? Coś tu jest. Coś tam jest. Dawaj tą skrzynię. Dawaj te skrzynie. Tam są jakieś skrzynie. Nie da się. Wiem, że tutaj się w ogóle narzędzi nie da wziąć, więc byłoby bez sensu, gdyby tam były faktycznie narzędzia. Są jakieś skrzynki, ale nie mogę ich wziąć. Dobra, idę brać się za robotę. Spoko, że jesteśmy na tropikalnej wyspie, no ale jednak... mamy robotę do zrobienia. Musimy zestawić wszystkie podłogi w domu używając wzornika podłóg. Nie zapomnij o tarasie na pierwszym piętrze budynku. Możesz wstawić podłogę nawet przez okno. O, lecą odrzutowce. Cyk, cyk. Jaką mam tu zrobić podłogę, proszę mi powiedzieć. Jak zrobić tą podłogę? Wzornik podłogi, dobra. Okej. Sample, to są prumpki. Którą prumpkę by tu wziąć do tego pokoju? Jesteśmy na wyspie, ten kokosek. Taki trochę, nie? Mi się podoba. Zaznacz obszar. Ale też jakoś tak się kładzie to szybko i banalnie. Okej. Tu będziemy mieli taką podłogę. Tu też. Nie wiem jak z tym tarasem. Dobra, tu mamy takie. No to tu o 20 już też wypadałoby taką zrobić. I tu też. No co tam. Nie będziemy ograniczać. Dobrze jest. Jak z tym tarasem? Gdzie on ten taras chce? Tu mamy wszędzie postawione. Tu jeszcze są jakieś drzwi. O, tu nie zrobiłem.
Powrót. Dobra. Teraz hop do góry. A ten taras to zaraz zobaczę, co to tam trzeba zrobić. Tu zrobimy inną podłogę. Nie wiem, czy taką. Tu jeszcze można kolory zmieniać, nie? To już jest w ogóle kozak, patrzcie. Mogę sobie jaką chcę podłogę zrobić, nie? Ale tu zrobimy u góry inną. A może taką? Czemu nie? O nie, brzydka jest, ale już zacząłem kłaść, także... Może za to też nic nie płacę, to jest darmowa robota. Albo to klient płaci za materiał, no tak, no przecież. Ja zapomniałem, nasz klient, nasz pan, nie? Nasz klient, nasz pan. Zatwierdzamy, bo tu już położony kawałek jest. Tam jest tarasik, ale on jest na zewnątrz, a miał być na pierwszym piętrze. Dobra. Wszystko jasne, wszystko gra, wszystko się zgadza. Ale taras, to sobie słuchajcie, zrobimy taki. Jak już znajdę na niego wyjście. To nie tu. A, bo tu dobra, tu będzie trzeba przez okno położyć. Już zrozumiałem, dlaczego to było, była ta informacja, że możesz robić to nawet przez okno. A może mu tam beton zrobimy na tarasie? Taki. I gitarka. Raz, dwa, trzy, skończyliśmy. Wiem, nie umiem rymować, partnerze, ale nie musisz się ze mnie nabijać. Teraz liczy się to, że zadowoliliśmy naszego klienta. Powiedział, że bardzo podoba mu się sposób, w jaki wykończyłeś podłogę. No, dziwny komplement, ale w porządku. Zasłużyliśmy na zimną szklankę coli. Nie zapomnij mi postawić jednej, kolego. Ty to co najwyżej. Odblokowałem osiągnięcie. Flooring is my passion. Ty zamiast coli to możesz dostać oleju co najwyżej szklankę. Mój drogi robociku. I dalej. Aha, o, jest. Już myślałem, że coś mi, kurczę, się zkiepści. Kontrakty. Kontrakt numer 7. Rozmiar działki 7x7, włoskie miasteczko, wymagania, ściany nośne, drzwi i okna, dach. Klient szuka firmy, która postawiłaby mały budynek gospodarczy zgodnie z dostarczonym planem. Zleceniodawca zdążył już skończyć wylewkę, jednak uznał, że resztę powinien zlecić fachowcom. Bill i spółka, bohater, w nawiasie, podejmują się kolejnego zadania. Oczywiście. Builder został stworzony tylko po to, żeby umilać ci czas gry. Żeby później się nie okazał, że będzie tak umilał jak wrzut w Gothicu, nie? Taczka została wynaleziona prawdopodobnie w Chinach. Kolego, czy kiedykolwiek marzyłeś o tym, żeby zbudować? Teraz masz taką szansę. Masz nowy klient, chce zbudować obiekt o podstaw, ale nie do końca. Fundamenty i betonowa wylewka są już położone, musisz jednak wykonać całą resztę. Ale jesteś podekscytowany, co? Skoro tak, to śpieszmy się budować domy. To zniknęło tak szybko, że nawet nie zdążyłem doczytać. No proszę was. Nie czytam jakoś, kurczę, wolno. Stwórz zaprawę murarską i nałóż ją na kielnię. Nałóż zaprawę murarską, aby wstawić tam pustaki. Kup pustaki w tablecie, postaw ścianę nośną. Kup i wstaw nadproża, kup i wstaw strop. Dobra, to wszystko znamy. Betoniarkę odpalamy. Co ja muszę zrobić? Zaprawę murarską jest zaprawa. I to już było, to jest dobrze wam znane, chociażby z poprzedniego odcinka. Ale jedną taczkę zrobimy sobie w sposób właśnie taki. A potem sobie będziemy najwyżej brać automatycznie. Aczkolwiek, skoro ja tutaj nie zarabiam na tych kontraktach, bo ja mam przeznaczony konkretny budżet na każdy kontrakt za każdym razem, to co mi za różnica, że to kosztuje, nie? No tak na chłopski rozum. I tak będę miał zawsze te 15 koła i tak, więc skoro mogę wziąć auto, to powinno mi wystarczyć, więc... Dobra, i jeszcze chlust wodę.
czy ja wiem, czy to też jest droższe branie automatyczne. Automatyk dużo szybciej to miesza, więc krócej trwa cały proces. To z tego, że weźmie więcej hajsu, jak krócej trwa cała robota. No, nie uważacie? Tak napiszcie, co o tym sądzicie. Na 100 już mi nalał, czy na 50? Dobra, na 50 było. Kielnia. Taka tu opcja będzie. Centralnie na fundament, tak? Wychodzi na to. Okej. Pieczek. Nie, muszę naciskać. Nie mogę trzymać i przesuwać się. Dawajcie pustaczki. Ciekawe, ile trzeba będzie ich kupić. Kupię 400 na początek. I zobaczymy. Cyk, cyk. Patrzcie, jak to idzie. Nie ma to tamto. Murowanie jest fajne, odprężające, ale że ja ostatnio się namurowałem w poprzednim odcinku, przy tym jednym kontrakcie. Pamiętacie na pewno doskonale. A w ogóle co śmiechłem za... Sebek? Sebek jakoś coś w tym deseń. Możecie zajrzeć sobie, zostawił komentarz. Sebastian, też twórca YouTube'owy. Chodzi o to, że zapytał, jak rozbierać rusztowanko. I właśnie wam od razu przypomnę, bo to było na... robiłem to w wersji demo, w samouczku. Żeby rozmontować rusztowanko, już pamiętam, trzeba wyjąć wkrętarkę i wkrętarką za pomocą lewego przycisku myszy normalnie rozmontować rusztowanie. I wtedy jak się... Czekajcie... Nie, tu ręka... Jak się to zrobi, no to mamy rozmontowane, taka fajna animacja jest, jak ono się rozpada i leci. I właśnie do czego zmierzam, bo do czego mówię o tym, że tam skomentował, zapytał właśnie. Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam w ogóle wszystkich moich widzów, jak zawsze. Szanuję i doceniam i dziękuję, że jesteście. Dobra, dalej, bo nie dotrę do brzegu, nie? Chodzi o to, że tam napisał, że pomogło i że w końcu dostanie się do wnętrza swojego domu, nie? I ja tak śmiechnąłem, bo mi się zaraz przypomniała ta sytuacja, jak się zamknąłem w dachu na poprzednim odcinku. No można, nie? No przecież, że można. Oj, tak. Nie wiem, czy was to wtedy rozbawiło, mnie rozbawiło, ale trochę też przeraziło, bo nie wiedziałem do końca, czy na pewno uda mi się wybrnąć z tej sytuacji. Na szczęście twórcy to przewidzieli i dodali nam magiczny przycisk resetu pozycji budowlańca naszego. Oj, oj. No grubo by było. Dobra, skończyło się, trzeba dorobić. Ja tu jeszcze trochę mam, ale od razu dorabiamy. Auto. No, trochę tylko dosypało do tego brakującego. Szkoda, że możemy pracownika zatrudnić, który by pilnował, że na bieżąco ten beton był. Chyba, że się da. Chciałbym przejrzeć sobie ten materiał z samouczka. Coś pamiętam, że z tym betonem coś było, że nie trzeba tyle wyrabiać. Tak mi się wydaje. Ale pewien teraz nie jestem. Niestety, pewien nie jestem. Szybko idzie murowanko, hop, siup. Cyk, myk, patrzcie, hop, 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 po dwa naraz, hop. Taki jest zawodowiec. Jak wam, moi drodzy, w ogóle ta niedziela nasza piękna mija? Bo ja jestem, znaczy wiadomo, ja to nagrywam wcześniej, ale teraz wam przeniosę się, że tak jakby w czasie i jestem właśnie po nocnej zmianie. Mam nadzieję, że wypoczęty, a nie wypruty.
i będę miał siłę po prostu nagrać wieczorem kolejny materiał dla was. Ewentualnie na czas teraz z mojej zmożonej pracy po prostu w miejscu mojej pracy będę robił po prostu mniej materiałów, w sensie, że co drugi dzień, ale na razie będę się starał, żeby było codziennie coś. No dzisiaj się zdecydowałem znowu na Builder Simulatora. Powiem wam, że bardziej się czaiłem na Dying Light'a. Mówię, w Dying Light'cie zbliżam się do końca, że czas już kończyć tą historię. Ale mówię, kurczę, House Flippera dawno nie było. Mówię, ale Builder Simulator, nówka, nie? Więc też by fajnie było pograć i stwierdziłem, że dobra, lecimy z nowym tytułem. Troszkę go trzeba, że tak to nazwę, rozdziewiczyć. Dobra, no wylewaj. Okej, wylał całe. Nie wiem jak wysoko, no nad proża będzie trzeba wstawić i wstawić strop, no to całe będzie trzeba piętro na bank wymurować. No to dobra, robimy to, nie? I hopa. Będzie pewnie trzeba rusztowanko rozstawić. O, to jak rozstawię rusztowanie, postaram się je zrobić jakoś zgodnie, może nie tyle zgodnie ze sztuką, co jakoś w miarę rozsądnie i po prostu potem je rozmontuję za pomocą wkrętarki, czyli tak, nie jak Pan Bóg przykazał, tylko tak jak przykazali i wymyślili producenci gry. Po prostu. Tak wymyślili, tak ma być i tak mamy się do tego stosować. Nie no spoko, w sumie nie jest głupi pomysł z tą wkrętarką, nie? Żeby rozmontować. Także chill. Dobra, stawiamy rusztowanko. Okej. Tak. Drugie postawimy sobie tak. Tak. I ostatnie postawimy sobie tu. I jest. No wspinaj. Tu raczej wystarczy tylko jeden poziom rusztowania, żeby to zakończyć, tak mi się wydaje. Jest troszkę parkouru musi być. Taki Eideno Assassin, nie wiem, Ezio. Ezio nie Auditore, tylko Ezio Eidenore. Cień rzucamy, patrzcie, fajnie. Dobrze. O, dobrze spadłem tu, a nie na sam dół. Hop, i teraz murujemy. Chyba mogłem to na razie z podestu zrobić, ale dobra, mamy już ten, tu też jest spoko. Bo jakbym za wysoko był trochę, ale dobra. Zaraz pewnie znowu skończy się zaprawa. Teraz w drugą stronę, żeby się wam w głowie nie zakręciło, jak tak latam w kółko. A jak, musiała się skończyć, no bo przecież. I w betoniarce też jest pucha. Pucha. Mieszamy. Ja sobie w ten czas wypiję kawki. Której ostatnimi czasy piję zdecydowanie za dużo. Dobra, wymieszane, wymerdane. Wstrząśnięte, przemieszane. Do góry. Za dużo wylałeś, no chłopie, no i kto za to zapłaci? Aj. Propos ajajajaj, tak mi się teraz skojarzyło. Nie wiem, czy widzieliście, ale pewien siwy jegomość został zwolniony z posady selekcjonera, czy tam trenera, czy jak go sobie tam zwać. Niejaki Paolo. Paolo siwy, nie powiem kto. Dobra, powiem. Nie powiem, bo może młodsi widzowie też oglądają. Także, żeby nie było, że przeklinam, to powiem to w sposób niepoprawny gramatycznie.
pewien siwy chuj, ale przez samo H, żeby to nie było przekleństwo. Jakoś tak. Wiecie, o kim mówię. Został zwolniony z obecnego stanowiska trenerskiego. Można? Doigrał się? Jest coś jak, jednak jakaś sprawiedliwość na tym świecie? To się nazywa karma, bijacz. Tak nas potraktować. No to kurczę, co zrobił przejściówkę z reprezentacji Polski? Se poszedł do Brazylii trenerejrować i tak mu się czkawką odbiło to trenerowanie. Niech się cieszy, bo w Brazylii to kurczę, tam potrafili różne rzeczy robić piłkarzom, trenerom, sędziom, więc niech się cieszy, że go tylko zwolniono. Tamto są takie hardkory, tamto są mega fanatycy piłki nożnej. Jest zupełnie inny fanatyzm niż nasz polski, czy nawet europejski fanatyzm. Tamto jest klimat. Znaczy nie, że u nas nie ma klimatu, nie? Tylko tam jest zupełnie inny klimat. Tam jest to wszystko melodyczne, to się aż chce śpiewać, tańczyć, bawić się na tym meczu. A u nas to się na meczach drze ryja zazwyczaj. Ja nie mówię, że to jest złe, bo ja sam lubię, bo teraz niestety rzadziej mam możliwość, ale jak byłem młodszy, to bardzo lubiłem sobie pojechać na mecz i drzeć ryja. No. Lubiłem, fajnie mnie to rozładowywało, wiecie. Człowiek sobie nazbierał jakichś negatywnych emocji przez cały tydzień na tego swojego przysłowiowego garba. Brał ile wlezie. A potem jechał na mecz. Bez przypału wykrzyczał się przez te 90 minut co najmniej. Ile sił w płucach i w gardle. I później znowu cały tydzień był człowiek mega cierpliwy. Wszystko znosił. Wszystko było dobrze. Jakoś tak nie irytował się człowiek szybko, nie stresował. Na ten mecz się pojechało, wykrzyczało się, wykrzyczało. I spoko, można było kolejny tydzień brać, mówię, na garba. Różne bolączki, złości i nerwy innych ludzi. Samemu wychodząc z tego, że tak nazwę to, bez szwanku. Na psychice i zdrowiu. Top. A teraz, dzisiaj jest niedziela, to już jest po meczu z Holandią. Ciekawe, bo ja jeszcze jestem przed meczem z Holandią, także ciekawe jak to tam wyszło. Mam nadzieję, że byli dla nas łaskawsi niż Duńczycy. Duńczycy nas bardzo szybko sprowadzili na ziemię, co? Kurczę, tak pięknie się zaczęło. Człowiek łzy miał w oczach ze szczęścia, że Duńczykom taką bramę wsadzili. Tak, to pięknie szło, nasza Polska, tak Duńczyków, a później Duńczycy nam pokazali nasze miejsce w szeregu, no. Bardzo brutalnie nam to pokazali. Tu bym od razu nadproża kupił, dwa będą potrzebne. Od razu je zamontuję, to później sobie właśnie zaprawę też od razu na nie dam. No, także oby Holendrzy się okazało, że będą dla nas łaskawsi. Okej. Okay. Słuchajcie, no dawajcie znać, co byście chcieli zobaczyć na kanale, jaką gierkę, bo ja wam powiem szczerze, że jak skończę Dying Light'a, to zamierzałem robić taką seryjkę z... Już wspominałem ostatnio o tym chyba na ETS-ie, jak dobrze pamiętam. No, planowałem robić seryjkę z Cywilizacji. Szóstki. W sumie piątkę też mogę. Piątkę mam chyba pełne wydanie. Wszystko. Szóstki kompletnej nie mam, ale też mam sporo tam kontentu. Skończyły mi się pustaki. Mam sporo tego kontentu, więc myślałem, a tam wiecie, to rozgrywka trwa długo, ale ja myślę, żebym sobie wtedy z Cywilizacji robił takie odcinki po pół godzinki. Ja bym usiadł na 2 godziny do cywki, no to mam 4 odcinki od razu, nie? Ja bym mógł wam wtedy co dzień taką Cywilizację serwować, nawet obok czegoś innego. Po prostu. Tak to sobie wymyśliłem. Nie jestem jakimś super pro graczem w Cywilizację, ale coś nie coś potrafię. Także jeżeli byście chcieli zobaczyć Cywilizację na kanale, to bym wtedy sobie ją właśnie nagrywał. Tylko dajcie znać, czy piątkę, czy szóstkę wolicie. Ja mogę i to zrobić. Najpierw jedno, potem drugie, też nie ma problemu. Tu trzeba dorobić. A jak nie chcecie, no to... to może posłucham waszych sugestii, zobaczę.
Nie, no nie muszę przecież, wiecie. Mogę sobie grać w cyfkę i tego nie nagrywać, nie? Ale ostatnio zauważyłem, że jak już coś gram, to mówię, kurczę, czemu tego nie nagrywam? Czemu tego nie nagrywam? Znaczy nawet nie tyle, co tracę czas, tylko tak mi się spodobało to nagrywanko i to, że jest jakiś odbiór tego. Mimo, że ja tych filmów nie robię rewelacyjnych, ba, ja ich nawet dobrych nie robię, to ktoś odbiera, odtwarza, odsłuchuje. Siup, to mamy. I właśnie dlatego, jak tak gram, to sobie myślę, mówię, kurczę, mógłbym w tym czasie, chyba że gram, wiecie, w dzień, kiedy gdzieś tu w okolicy biegają dzieci, jest głośno i nie bardzo mogę nagrywać, aczkolwiek już mam też plan, że wtedy nagrywać po prostu jakieś timelapsy, ewentualnie coś nagrać, a później dogrywać komentarz, tylko to też takie troszkę tracenie czasu by było, jak ja teraz dogrywać miał komentarz, no bo bym musiał wszystko odtworzyć i do tego odtworzonego filmu nagrać swój komentarz, no tak trochę bez sensu, bym siedział tylko i gadał. Teraz robię to samo, ale przy okazji macham tutaj kelnią. A co? Tam jeszcze muszę zasmarować. Hopala! Hopa ma. Masz ci babo placek. I teraz murujemy, a zaraz będę kładł te strop. Cyk. Ja w ogóle nie wiedziałem, że tak się stropy robi, bo nie wiem, czy to się tak robi. Ja myślałem, że stropy to się normalnie wylewa, nie? Że wylewkę się robi. A tutaj się kładzie takie o płytę. A, bo to jest płyta izolacyjna. A tu jest strop betonowy. A co ja mam wylać? Kupi wstaw strop. I co? Kupię sobie jedno na próbę, zobaczyć, czy to zadziała. To działa. To płyta no bo to płyta izolacyjna to jest do czego innego. Kup mi jedną. No, ta płyta tu nie działa, dobra. Czy ja muszę tego stropu kupić? Kilka sztyk. Kurczę, mucho. Mucha mi tu przyleciała, przed ryjem lata. No i jest. Kup okna i wstaw w odpowiednie miejsca, wkręć śruby, umieść kliny i tak dalej. Dobra, to teraz patrzcie. Patrzcie, co tu się będzie działo. Rozmontowujemy. Haha, widzieliście, jak się rozpadło? Cyk. Tu jeszcze można chyba zrobić taki myk. Tak, można zamknąć drabinę, widzieliście? I teraz hop. Demontuj. Spoko opcja, co? Hop, demontujemy. Demontujemy. Dobra, rusztowanka mamy zdemontowane. Tak, tu są drzwi do wstawienia i jest jedno okno. Kupujemy drzwi i okna. Kup. I kup. I teraz tu mamy pod czwóreczką mamy sobie drzwi. O, wypoziomowane. Jakie by tu dać? Te są w sumie fajne. Te są takie, o, też. Takie, a wstawmy sobie takie i w tym kolorku, bo nie było jeszcze takich. Dobra, teraz kręćmy, zrobię jedno, pójdę zrobię okno. Hopala. Teraz klinujemy. Brakuje mi paru rzeczy w tej grze. Bardzo mi się podoba, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Gra mi się naprawdę bardzo podoba. Natomiast brakuje mi... czy już tu może to wybiegam jakoś mega do przodu. Ale bym chciał mieć jakąś siedzibę swojej firmy. Nie wiem dlaczego nie ma do tej pory własnej siedziby firmy. Chciałbym mieć swój samochód, na który mógłbym załadować tą betoniarkę, worki z cementem. Żeby sobie to przywieźć na plac budowy, na jakąś, wiecie, zrobić mapę taką, nie wiem, może na przykład, no nawet to niech nie musi być mapa, tylko przykładowo taka interakcja, że wiecie, że wychodzę tam ze swojej firmy, stoi samochód, czy jakiś tranzyt, czy coś tam z paką, klikam co tam ma być załadowane, już tak nawet uproszczając, nie, klikam co ma być załadowane, ładujemy to na to autko, wsiadam do auta i wybieram miejsce, gdzie chcę pojechać, nie? Na jaką robotę na przykład.
I tyle, brakuje mi właśnie tego, że ten piasek, cement, że to wszystko jest, można byłoby zrobić animację, że zamawiamy piach, zamawiamy żwir, że nam to przywożą, że cement zrzucamy z auta, no można byłoby. Przepraszam, kup projekt dachu w tablecie, wybierz go z ekwipunku, ustaw kąt, kup belki. Dobra, czy znowu będziemy rusztowania rozkładać? Od razu kup mi te. Drogo. Nie, aż tyle to nie. 40. Dachówek kupię 100. Kupię 200 nawet. Umieść. Potwierdź. Teraz znowu rusztowanie. Ja sobie teraz dam rusztowanie tylko z dwóch stron. Nie wiem, czemu nie chce się tutaj dać. Dobra, tam tu. I najwyżej tu. Dziwne to takie. Dobra. Nieważne. Lata, lata. Cyk, beleczki. Znowu się w dachu nie zamknął, nie? Jak poprzednio. No, także brakuje mi tego, że na przykład te zlecenia też gdzieś tam przez telefon na przykład można byłoby sobie, wiecie, ogarnąć, że ktoś dzwoni, że robotę ma. Takie tam, takie pierdółki, ale myślę, że te pierdółki by robiły dodatkową tutaj robotę. Ale mimo wszystko gra i tak jest spoko. Spełnia moje, że tak powiem, oczekiwania, tylko brakuje mi pewnych rzeczy po prostu. I tyle, no. Nie ma jakiejś większej filozofii. No i to, co wspominałem ostatnio, że chciałbym zobaczyć licencjonowane rzeczy. Znaczy w sensie, że kompletnie nie rozumiem, dlaczego producenci sami nie zgłaszają się do takich twórców, żeby właśnie swoją markę umieścić w produkcie jako dodatkowa reklama. No ale okej. Dobra, powiem to, ale tylko tym razem. Zrobiłeś to. Prawdę mówiąc, na początku byłem sceptyczny, ale okazało się, że nie miałem się o co martwić. Jestem pod wrażeniem, podobnie jak nasz klient. Dobra robota. Super, odblokowane osiągnięcie. From the ground up. I już mi nie dadzą rozebrać rusztowania. To dobrze, że wtedy rozebrałem, wam pokazałem. Dalej. Tryb gry. Kontrakty. Ósmy, przedostatni, słuchajcie. No i później tam coś jeszcze będzie, nie? Ciąg dalszy nastąpi, bądźcie czujni, szykuje się coś niesamowitego. Dobra, lecimy z ósmym. 30 na 30. Zdążymy dzisiaj. Islandzkie wyżyny, ocieplenie budynku, otynkowanie z zewnątrz, pomalować wszystkie ściany wewnętrzne i wstawić podłogę. Wichura uszkodziła dom klienta, dlatego szuka firmy budowlanej, która podejmie się usunięcia zniszczeń i dokończy budowę. Klient skontaktował się z przedsiębiorcą bohatera, aby go zatrudnić. Bill przyjął zlecenie i ruszył na pomoc. Okej, rozpoczynamy. Katedra Notre Dame jest największym modelem zbudowanym z klocków Lego. Ma wymiary 378 na 143 i znowu nie zdążyłem doczytać. Do ocieplenia budynku potrzebne są płyty izolacyjne. Można je znaleźć w sklepie. To zadanie nie będzie łatwe jak poprzednie. Będzie trudne. Pewnie chcesz wiedzieć, o co chodzi. Dom naszego klienta został uszkodzony podczas ostatniej wichury. Pacę tynkarską znajdziesz w swoim kole narzędzi. Używa się do wykończenia zewnętrznej części budynku. I weź tu przeczytaj jedno i drugie, nie? Robot swoje, tu wskazówki. To mnie troszkę zirytowało, ale okej. Ocieplij budynek płytą izolacyjną. Otynkuj zewnętrzną część. Ocieplij płytą izolacyjną. Łata tynkarska. To do tynków później. Skaner, agregat, rusztowanie, taczka, podest. Płytę izolacyjną daj mnie. Fundamenty, ściany, płyta izolacyjna. Nie wiem, ile tego kupić. 100 sztuk. Kurczę, nie wiem, kupię 50 na początek. No to tu muszę gdzieś, tak? Jedyneczka. O, to może być więcej niż 50 potrzebne.
Dobra. Wiem, na chwilę zamilkłem, ale to tylko po to, żeby dać odpocząć waszym uszom, bo nie mogę was katować przez cały odcinek. Ja jeszcze trzeba, słuchajcie, tego dokupić. Jeszcze 100 kupię. Nie wiem, czy wystarczy, szczerze powiem. Okej. Jedną ścianę mamy. Jaki Minecraft w ogóle. No umieszczaj, umieszczaj. Nie ma czasu. Nie masz za godzinę płacone, mordo. Miał godzinówkę, tośmy tu siedzieli, siedzieli. Ale nie ma. Opala, siedzi, dobra. Na bank to się w ten sposób robi w rzeczywistości. Na bank tak to właśnie wygląda. Trochę szydery, no. Może i to tak wygląda, ale szczerze w to wątpię. Co nie zmienia faktu, że i tak lubię tą grę. Brakuje mi tylko po prostu pewnych rzeczy. No, zawsze ktoś może powiedzieć mi, zrób lepiej, nie? A guzik, nie zrobię lepiej. Nie zrobię nawet gorzej, bo nie umiem. No. Tak po prostu. Hop, hop, hop. Ja mówię, tak fajna, fajna gierka jest, zresztą możecie zobaczyć, bo napisałem troszkę na, i na Discordzie odnośnie tej gry, właśnie Builder Simulatora, i na fanpage'u, i na grupie. W zasadzie to wszędzie jest to samo, po prostu wszędzie wrzuciłem, bo nie każdy zagląda we wszystkie te miejsca. I to jest dla mnie gra, mega gra na chillout, na odstresowanie się, na zabicie czasu, na odpoczynek od gier mocno wymagających, fabularnych, które zmuszają nas do myślenia i wywołują w nas różne stany emocjonalne podczas grania, to ta gra jest takim chillaucikiem. Kurczę, jeszcze będzie mało, patrzcie. Wow. Monotonne to. To takie składanie właśnie klocuszków, czyli cyk, pin, wpinasz w pin. Okej, zaraz znowu będzie trzeba dokupić. To już będzie 250. Już 250 było kupione, zaraz będzie zużyte 250. No ale tu trochę mi przeszkadza. Nie podoba mi się to, że mamy konkretny budżet na konkretną robotę, bo ten budżet jest ustalony tak, że on musi po prostu wystarczyć. No, nie wiem, co by trzeba było zrobić, żeby ten budżet nam nie wystarczył. To nasza firma nie zarabia. Nie wiem, jak przy budowie domu, czy mamy jakieś ograniczone środki. Wątpię, ale to już zobaczymy przy następnym odcinku, bo w tym odcinku na bank nie dojdę do własnych projektów. Chcę najpierw zrobić te kontrakty. A poza tym, no, pamiętajmy, że gra jest dopiero krótko po premierze. Premiera była 9 czerwca, także możliwe, że jeszcze będą jakieś łatki, usprawnienia, poprawki. Dajmy czas twórcom. Spokojnie. Grunt, że jest grywalna gra, bo jak wiecie, w dzisiejszych czasach kupując grę na premierę, często okazuje się, że gra jest kompletnie niegrywalna i płacimy za tą grę często większe, dużo, trzy, nawet czterokrotnie wyższe ceny niż za Builder Simulatora, gdzie się potem okazuje, że tamta gra jest kompletnie niegrywalna. A tutaj dostaliśmy produkt za przystępną cenę i w pełni grywalny, dający możliwość właśnie zabawy, relaksu i symulowania budowlańca, no. 450, patrzcie, będzie, hop. Zaraz mi nie starczy moich tych builderowych dolców. Jestem ciekaw, czy tu jakiś warsztat steamowski pod względem modyfikacji będzie. Czy będzie w ogóle, czy twórcy dadzą tutaj rozwinąć skrzydła scenie moderskiej. Bo taki tytuł, myślę, że spokojnie byłoby jakie mody dziergać do tego, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Już nawet nie mapy, ale w sumie budynki to sami rysujemy sobie, znaczy rysujemy, robimy plan, ale nawet właśnie jakieś plany gotowe, że ściągamy sobie z warsztatu Steama, wiecie, gotowy plan budowy i po prostu według tego planu stawiamy chatkę.
jakieś właśnie licencjonowane narzędzia, czy tam jakaś podmieniona po prostu tekstura, nie? I teoretycznie każdy na upartego by pewnie mógł sobie to samemu zrobić, ale ja wolę sobie wejść na gotowe i wziąć modyfikację, bo ja jestem leniwy. Nie, tak naprawdę nie umiem takich rzeczy robić po prostu. Mamy to? Mamy tą sromotną pracę zrobioną i teraz otynkuj zewnętrzną część budynku za pomocą pacy. Pacę mam. Umieść. Co ja mam tu umieścić? Otynkuj zewnętrzną część budynku za pomocą pacy. No jestem na zewnątrz. Łaca tynkale, skłata, ja pacę potrzebuję. Kielnia, łopata, paca. Brawo ty. Czekaj, powrót. Chłopie, moment. Może być. Zatwierdź. No to tak działa, dobra. Myślałem, że też będzie trzeba po kawałku, jeśli robić. O, on się załamał. No i słuchajcie, wydaje mi się, że dziewiąty kontrakt, w sensie, to dopiero na kolejnym odcinku. Mam trochę ograniczony czas dzisiaj na nagranie, bo córa jest na basenie po prostu. I dostałem, że tak powiem, wolną chatę na czas pływania córy. Dlatego sobie teraz nagrywam dla was. Taka faza. W sumie spoko, ale to też mega stycznie szybko idzie, nie? Możecie sobie zobaczyć, jak to się tam przesuwa. Wiaderko to teoretycznie można byłoby teraz zabrać. Przemieścić się i tak zrobię. Ostatni nabiorę. Postawię sobie teraz gdzie indziej. Tutaj sobie gdzieś nie postawię tutaj nigdzie. Tutaj dopiero. Spoko robotka, taka relaksująca. Jest, jest, Tynk, spokojna twoja rozczochrana, ty się nie denerwuj, Tynku nie zabraknie. Szybkość tynkowania 1 na 2, to patrzcie, będzie można to jeszcze szybciej robić. Wydaje się, że to już jest mega szybkie, ale w sumie jakbym miał iść tak kwadrat po kwadracie, to bym chyba jajo tu zniósł, nie? Także spoko, tynkuj, a jeszcze tu muszę, patrzcie, potynkować. Nie ma pacy. Cyk, jest paca? Jest paca. Tutaj strasznie szybko ten tynk schodzi, ale w sumie na taką powierzchnię to co się dziwić. Nie wiem, czy ten kawałeczek tam też trzeba. Tu gdzieś coś? Trzeba. Dobra. Teraz tu, hop. Dawaj, tynk. Tynk, tynk, tynk. Tu jest. Tamto mnie zrobiłem, widzicie? Hopsa. Zrobiłem tą wewnętrzę, tej nie zrobiłem. Dobra, tu mamy szybkość tynkowania 3. Czas użyć pistoletu do tynku. Po wypełnieniu całego budynku nadszedł czas na wyrównanie ścian. Nie doczytałem. Za szybko to znika. Zdecydowanie za szybko. Nie ma tutaj tych podpowiedzi. Do tynku ściany wewnętrzne przy użyciu agregatu tynkarskiego. Jak mam tam wejść?
Tu są jakieś drzwi. Za pomocą agregatu tynkarskiego, a gdzie ja go znajdę? Łata tynkarska, młot. Agregat tynkarski, jak to działa? Tak to działa. Haha, spoko. Ule, idzie robota, patrzcie, hop. Bo później będzie trzeba łatą to wszystko przeciągnąć zapewne. Spoko. Jaka faza w ogóle. Jum. Jum. Tutaj jestem pewien, że ta robota w rzeczywistości nie jest taka mega łatwa i przyjemna. Te agregaty na bank się często zapychają. Całą chatę muszę tu wewnątrz zrobić, tak? No to jest co robić, powiem wam. O, jest. Dopiero pierwsze pomieszczonko będzie i to dopiero nakładamy za pomocą agregatu. A gdzie to jeszcze pozaciągać? Dżyrafą. Dobra, to pomieszczenie jest. A tu co, od razu mi się na wylot zrobiło? Spoko, śmieszne. Kurde, duże te pomieszczenia tu porobili takie. Teraz coś będę chciał sprawdzić. A to za chwilę. O, tu już skiepściłem. Nie zrobię. Chciałem napisać Family Graj, ale za duże te kwadraciki robi. Cyk, 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 cyk. Pozwólcie, że na razie się na chwilę zamknę, po prostu, żeby was nie drażnić już swoim głosem. Dobra, mamy gotowe to pomieszczonko. I tu jeszcze. To nie wiem, czy to nie jest błąd, że to na wylot nakłada ten tynk tym pistoletem. Na wewnętrzne ściany oczywiście, nie? Zaraz córa wróci z basenu. Żonka idzie na rower, jak zostaje z dzieciaczkami. Że pójdziemy się w coś pobawić. Może sobie obejrzałbym Pokémony z córą, tą starszą, a młodszą bym wtedy gdzieś tam pod pachą miał. Nie no, bym się zajmował, tą młodszą pilnował. A ze starsza by oglądałem, spoglądał też na Poki. Z jeden, dwa odcineczek. Muszę zapytać żony, czy oglądała dzisiaj już jakąś bajkę, bo jak oglądała, no to... To szory, ale... No nic, nie ma szans. Ooo! So smooth! Od razu całe pomieszczenie machnął? Nie, o, to byłoby zbyt piękne. Ale ścianę, tak. To sufit. Sufitu nie zaciągniesz? Sufit już zaciągnął? Jak on to zrobił? Patrzcie, tu mam niedomalowane. Dawaj tą pacę. Nie pacę, tylko tą. Łatę. Tu już jest. Od razu całą ścianę, na jedno te. Siup. Siup. Siup.
Dobrze, szybko idzie, a jeszcze bałem, że to będzie trzeba się pierdzielić z tym, słuchajcie. Kawałek po kawałku, a tu opsa, hopa i gotowe. Jedno, drugie, trzecie. Raz, dwa. Cyk, cyk. Tu wnęki od razu, hop. I to jest chowa robota. Jak myślicie, będzie pani zadowolona, ewentualnie pan? Tu jeszcze hop. Ten się zatenteguje. I gdzieś pominąłem zapewne. Coś gdzieś pominąłem, bo mi nie zaliczyło. Teraz tylko nie wiem co i gdzie. Tu mamy. Tu wszystko jest. Tu. Ludzi, tłum. Dawaj, zaciągnij tę pacę. Zamknij drzwi, chłopak. Patrzcie, tu jest niezrobione. No ale to chyba nie o to chodziło, dobra. Nie, no tu mam wszędzie porobione, nie rozumiem. Czemu mnie zaliczyło? Tu wszystkie wnęki zrobione, czy nie? Tu jest zrobione, ten pokój robiłem. Gdzie zesrałem? Nie zrobiłem, nie skończyłem. Używam stalową łatę pinkarską. Tylko, że coś tu poszło niezgodnie z planem? Nie wiem. Nie mam pojęcia o co to chodzi. Ja tu robotę skończyłem. Także... Za Chiny nie wiem o co chodzi. Wychodzę stąd. Panie, ja już skończyłem. Gdzie mam niedociągnięte? Gdzie? Pokaż. Irytujesz mnie. Patrz, wszędzie jest zrobione, chłopie. Czego nie rozumiesz? Ściankę po ściance, patrz, przelecę ci w każdym pomieszczeniu. Zobacz. Zobacz, jak idę i nic. Ajejujeju. Jakiś, nie wiem, mini radar by się przydał, jak w House Flipperze. Gdzie ja to pominąłem? No powiedz, gdzie... Oj, 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 oj. I wyjdzie na to, że nie ukończę tego tematu tu. Bo ja już zrobiłem swoją robotę, ale nie według gry. Bądź człowieku mądry i pisz wiersze. Moja babcia zawsze tak mówiła. Kurde, przecież ja tu wszystko już pozaciągałem tą stalową łatą tinkarską. Paca, łopata. Nie wiem. Reset pozycji mi raczej też tutaj nic nie da. No patrzcie, tu jest zrobione. Tam wszystko porobione. Utynkuj ściany wewnętrzne przy użyciu agregatu. Zrobiliśmy to. Do wypoziomowania ścian użyj stalowej łaty tynkarskiej. Zrobiłem to. Builder pewnie zaspał gdzieś.
I teraz mamy tego właśnie efekty. Kurczę. Nic, nie skończę tego, a ja już zaraz będę kończył nagranie. Skończę ten odcinek rozżalony, zdenerwowany, zirytowany. Każdą ścianę już który raz robię, słuchajcie. I nic się nie dzieje. Zaraz mnie palec odpadnie od tego klikania. A tu dalej nic. Jak tu ma się człowiek nie zirytować? Ej. No szkoda. Szkoda w tym momencie. Jeżeli to nie jest mój błąd, moja wina faktycznie, że nie mogę tego ukończyć, czyli po prostu jeżeli ja faktycznie gdzieś pominąłem miejsce i to jest moja wina, że mi się to nie chce ukończyć, no to okej, rozumiem. To wszystko w porządku, jestem po prostu głupi i nie umiem skończyć zadanka. Natomiast jeżeli ja wszystko zrobiłem i ono się skończyć nie chce, to w tym momencie jestem bardzo rozżalony na ten produkt i no i nie wiem co powiedzieć, no. Po prostu nie wiem co powiedzieć. Bo myślałem, że będzie fajna gierka, fajna zabawa. A wychodzi na to, że jest co jest. Nie? No właśnie. No dobra, ostatni raz to wszystko przelatuję. To nie ma sensu kompletnie. Tak, jestem zdenerwowany teraz. Tu mi coś mryga, błyska. O co tu chodzi? Dobra, no trudno. Musimy skończyć odcinek w sposób, jaki musimy skończyć. Czyli po prostu coś tu się ewidentnie ze sobą nie zgrało i mamy taki oto efekt. Chyba, że jest tu gdzieś jeszcze jakieś inne wejście do innego pomieszczenia. Ale ja tylko te jedne drzwi widziałem. Nie, no to jest tylko jedno wejście. Tu nawet widać przez okno. Tu jest zrobione. Tu jest zrobione, jest przejście tam. Tam jest wejście. Tu jest to pomieszczenie jedno, które też jest zrobione. Podłogi raczej nie musimy tym robić, chociaż jeszcze nie sprawdziłem, bo jak się okaże, to trzeba jeszcze podłogę zrobić. Może tu jest problem, ale no gdzie podłogę? Gładź, czy co to jest? Nie, moi drodzy. Nie wiem, o co tu chodzi kompletnie. Jestem w tym momencie mega zły, bo bardzo fajnie się ten tytuł zapowiadał, a tutaj przegrałem troszkę ponad 2 godzinki i dup. Jep, łubu, du, nie działa. Trudno, nie ma tutaj sensu, ja nie wiem, zgłoszę to jako błąd. Tytuł. Po polsku im napisać, po angielsku. I can't finish. To był 8. I can't finish. Ale co to był? To był. Dobra, napiszę 8 zadanka, czy 8 quest. Mm.
Quest I. Quest, dobra, tu zrobimy kropkę. I think I made a very... Just like Bill and and notes said, but quest doesn't. To mi tu machasz głową, żebym nie pisał. Doesn't. I think I made everything just like Bill and notes said, but quest doesn't going end, nie wiem. Nie doesn't, but quest don't want, but quest, but I can't, but I can't finish it. Po prostu, no co mam napisać? I think I made everything just like Bill and notes said, but I can't finish it. Wysłaliśmy, zareportowaliśmy. Wydaje mi się, że jest to błąd. Może się okazać, że nie. O, umieść. Gdzie mam to umieścić? Halo, kochany. Tu mi świeci umieść. Co ja ci mam umieścić? Dobra, nie, to nie ma więcej sensu. Przedłużam niepotrzebnie odcinek. Męczę was tutaj, trzymam. Z tego tutaj nic nie będzie. Ja spróbuję sobie poza nagraniem przejść po prostu to jeszcze raz. Może za następnym razem zadziała. I tyle, no. Wychodzę z tej paskudnej chaty, w której nic nie działa. Okej, dobra. Nic. Szkoda, że to tak kończę. Nie chciałem w ten sposób skończyć tego odcinka. Przykro jest mi bardzo, że musieliście na to patrzeć, słuchać mojego zirytowania i złości. Przepraszam was za to, ale po prostu... No nie spodziewałem się, że taki tutaj bubel się stanie. Jest duże prawdopodobieństwo, że to ja coś źle zrobiłem, zesrałem i dlatego to nie chcę się skończyć. Zobaczymy, co mi odpiszą na zgłoszony błąd. Czy mnie wyśmieją, czy coś odpiszą. Ja spróbuję to sobie poza nagraniem zrobić jeszcze raz. I po prostu tyle. No, gry nie porzucamy, wrócę do niej, bo ona ma jeszcze wiele innych fajnych funkcji. Między innymi to dekorowanie, plus te projektowanie i budowanie tam swoich domów. Także jeszcze nie raz tutaj zajrzymy. Mimo wszystko mam nadzieję, że może to... Tak, szpadl. Że to tutaj ulegnie jakiejś poprawie, naprawie, nie? Także tyle z mojej strony na dzisiaj. Dziękuję, że jesteście. Zajrzyjcie na fanpage kanału Family Graj, na grupę. Wpadajcie na Discorda. I tyle. Życzę wam miłej niedzieli. Bawcie się dobrze. Do usłyszenia. Cześć.